Siemano, z tej strony Darcie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam cię do dodania subskrypcji, aby się przekapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia lecimy z filmem. Dzisiaj, widzowie, porozmawiamy sobie zresztą, jak sami zdecydowaliście w ankiecie, chociaż i tak trochę to zmieniłem, o wpływie Fundacji Speedwagona na serię JoJo. Jeżeli nie wiecie, co mam na myśli, no to w głównej mierze będziemy po prostu przywoływali wszystkie decyzje oraz zadania, w których to owa fundacja wspomagała naszych bohaterów. Od Battle Tendency aż do oczywiście Stone Ocean, czyli jak możecie zauważyć praktycznie przez większość serii, w której to zdołała skutecznie ona namieszać. Ale no, jak wiadomo, była taką główną siłą wsparcia dla rodziny Joestar podczas wielu ciężkich misji i ciężko tak właściwie stwierdzić, co mogłoby się bez niej stać. No a więc dobrze, może zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach nasza kochana fundacja została tak właściwie założona, bo myślę, że jest to kluczowe, aby zrozumieć całość jej powołania. Wszystko zaczęło się tak naprawdę dzięki jednemu wybitnemu człowiekowi, jednostce wręcz idealnej, która swoją aparycją oraz geniuszem do dziś zasila nasze serca swoją nieskazitelną doskonałością. Mówię oczywiście o Speedwagonie, który to po odnalezieniu złóż ropy, a co za tym idzie na potężnym wzbogaceniu się na licznych transakcjach, założył właśnie dzisiaj omawianą fundację, której głównym celem oraz ogólnie powołaniem było badanie różnych zjawisk nadprzyrodzonych oraz oczywiście dbanie o ludzi oraz dobro planety, w tym oczywiście ekologiczne wspieranie jej. Niesamowite w samej organizacji jest to, że posiada ona w swoich szeregach naprawdę ogrom licznych gałęzi naukowych, co skutecznie pomaga im we wszystkich badaniach. Co więcej, myślę, że na spokojnie fundację można porównać do takiego marvelowego SHIELD, ale w uniwersum JoJo, ponieważ nie dość, że mają oni całą masę kontaktów oraz agentów, to jeszcze plasują się chyba w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o nowinki technologiczne, które to już nieraz były w stanie czy to kogoś uleczyć, czy nawet kogoś pokonać. Przykładowo podczas takiej II wojny światowej byli tak naprawdę na równym, o ile nie na najwyższym poziomie technologicznym, no od niemieckiej armii pod wodzą Stroheima. Ogółem dzięki temu, że Speedwagon stał się praktycznie jednym z najbogatszych ludzi na świecie, był on w stanie naprawdę dobrze dbać o swoich bliskich i tak jak podczas życia, tak i po swojej śmierci, jako niestety kawaler, jego ostatnią wolą było to, aby zapewnić rodzinie Joestar wszystko, co jest im niezbędne do życia, zostawiając im tym samym niesamowity spadek. No ale właśnie, pora zacząć mówić troszeczkę o ich wpływach na historię JoJo, które, jak wiemy, były niezwykle istotne na przestrzeni tych wszystkich lat. Tym pierwszym wpływem, który jest nam doprawdy znany, jest oczywiście odnalezienie uśpionego w ruinach starożytnej świątyni Sant'Anne, który to wydał im się oczywiście kolejnym, być może o wiele większym kalibrem zagrożenia, ze względu na to, że pomimo hibernacji był on w stanie nadal dawać po sobie jakiekolwiek oznaki życia, a co więcej, wokół niego znajdował się szturm kamiennych masek. To oczywiście dawało nam jasny sygnał, że być może jest to właśnie ich zaginiony twórca. Potem oczywiście odkryta została również przepowiednia o 3 wielkich pilarmenach, których to odnaleźli już oczywiście we Włoszech. Warto także nadmienić, że byli oni oczywiście główną siłą natarcia, tworząc m.in. we współpracy z Niemcami wielkie i potężne światła UV, które były niezbędne podczas finałowej walki z Karsem. Równie wielką, a może nawet największą rolę w fundacji mogliśmy widzieć podczas wyprawy grupy Jotaro do Egiptu, ponieważ to właśnie tam fundacja była główną siłą wsparcia, która to za wszelką cenę chciała ułatwić towarzyszom dotarcie do celu podróży, czy to samolotem, czy też wynajętym statkiem, a ponadto byli odpowiedzialni za pomoc zdrowotną nad Holly Kujo, kiedy to była praktycznie w stanie agonalnym i ich pomoc w tym zakresie była doprawdy niezmierzona. Ponadto ich wydział śledczy przyczynił się do ostatecznego odkrycia ostatecznej 9 wysłanników Dio, co pomogło na pewno w ich identyfikacji pod kątem zdolności standów. Na sam koniec partu, jak wiadomo, pomagali także przy opatrywaniu ran naszych towarzyszy oraz, co ważne, pomogli w reanimacji Josefa oraz zabraniu zwłok poległych towarzyszy. W czwartym parcie mieliśmy akurat zaskakująco mało interakcji z ich strony, ponieważ interakcja fundacji Ograniczyła się tak naprawdę do zarekwirowania strzały standu oraz pomocy w transporcie Josefa Joestara do miasta Morio, gdzie to, jak pamiętamy, czyhało na niego niemałe zło w postaci Red Hot Chill Pepper. Także niestety nie przyczynili się oni jakoś znacznie do pomocy w odkryciu prawdziwej twarzy mordercy, a nawet powiem więcej, mam wrażenie, że nawet ich to zbytnio nie obchodziło. Ostatnim natomiast partnerem w naszej kochanej chronologii jest rzecz jasna Stone Ocean, no bo tak w Golden Wind po prostu nie brali oni czynnego udziału. I tak w Stone Ocean fundacja, można powiedzieć, działała już ściśle pod okiem Jotaro Kujo, ponieważ pierwszym ich działaniem była pomoc w ucieczce z więzienia Green Dolphin Street przez Jolin Kujo oraz najpewniej wytropienie osoby, która wpędziła ją w pomówienia. Do tego wszystkiego dochodzi obraz pomocy Jotaro, który lekko mówiąc po stracie dysku stał się troszeczkę niedysponowalny fizycznie oraz psychicznie, no i wiadomo, później fundacja pomogła mu bezpiecznie dotrzeć na miejsce ostatecznej walki. Tak ogółem prezentuje się cały wpływ od 2. do 6. partu, jeżeli patrzymy na naszą ukochaną fundację Speedwagona. Myślę, że większość z nas nie mogłaby sobie wyobrazić serii bez właśnie tej fundacji u swego boku, a co na pewno istotne, no to nie możemy zapomnieć również o jej założycielu. Ogółem napiszcie widzowie, jak wyobrażacie sobie świat bez fundacji Speedwagona, bo myślę, że to jest całkiem ciekawy temat. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego boju.